Elo, witajcie moi widzowie, przyjaciele, tu Manik na rowerze. Pozdrawiam wszystkich, którzy pierwszy raz są na moim kanale. I co ja dzisiaj... z czym ja dzisiaj do was przychodzę? Chciałem opowiedzieć trochę o moich planach weekendowych, bardzo aktywnych. Wybieram się w sobotę. Będę musiał stąd chyba spadać. Wybieram się w sobotę na taki spacer tutaj po Wydmach w Holandii. Będziemy zbierać pieniążki na walkę z rakiem piersi. Muszę się trochę ruszać, jednak tam siedzieć nie mogę. No i z żonką wybieramy się na taki spacerek. To jest sobotę i w niedzielę ruszam. To jest najważniejsze, co chciałem wam przekazać. Ruszam na imprezę gravelową, więc dzisiaj odpaliłem swoje rondo i ruszamy na wycieczkę, sprawdzić jak to wszystko działa, co trzeba nasmarować, co trzeba przykręcić. I dzisiaj zabrałem swojego rondo Rut 2AL. No nic specjalnego, taki rower, jak to powiedzieć, można by podstawowy gravel tego typu. No i tak zabrałem go na wycieczkę tutaj po, zobaczycie, jestem na takim miejscu. Takie proste odcinki, jest bardzo gorąco, temperatura sięga 30 stopni i no jest piasek. Także to nie jest przyjemna trasa. A tu rondziak. Ja ruszam w trasę, bo w tym lesie to mnie komary chyba zaraz porwą. A ja przyjechałem tu jeździć, a nie latać z komarami. Musiałem się przenieść z tamtego miejsca, bo tam strasznie komary cięły. Pewno też mnie za chwilę zaatakują. Słuchajcie, no tak, Maniek jedzie na imprezę gravelową. Były już trzy imprezy szosowe. Jedna impreza taka turystyczna. No to teraz trzeba jeździć na gravelu, nie? Trzeba gravela odkurzyć. A tam stoi rondo w domu. Więc trzeba ruszyć się z gravelem. Wiem, bardzo często odmawiałem jazdy gravelowej ze względu na to ciśnienie, ze względu na trochę na zdrowie. No, liczyłem się z tym, że jadąc w grupie z jakimś po prostu nie odpuszczę i będzie to dla mnie niezdrowe. Więc się teraz wybieram na taką indywidualną trasę, a indywidualną może nie, jadę sobie z ludźmi, ale będę jechał sam własnym tempem, po prostu żeby skończyć tylko ten wyścig i zobaczyć jakie są tu fajne tereny poza asfaltami, których w Holandii jest pełno, jak tutaj można powiem bez ogródek, chodzi mi o to, żeby poznać tutaj te wszystkie polne ścieżki, które ja, no niestety, będąc obcokrajowcem, nie poznam. Albo je poznam w takiej części, gdzie wystarczy pojechać 500 metrów dalej i tam jest fajne jeziorko, a ja po prostu je ominę. Dobra. Słuchajcie, ja lecę dalej. O, faktycznie, tylko mary nie tną. A tam mnie chciały pożreć. Lecimy dalej. Thank you.
Tak, w ten weekend właśnie po tych lasach, po tych wydmach będę wędrował w sobotę, spacerował, a w niedzielę będę szalał na gravelu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czekajcie relacji. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze. Ogólnie ma być ciepło, ale żeby nie było za ciepło. Zobaczcie. Nagminia, że to jest park narodowy. Chociaż nie wiem, czy dokładnie jestem w parku narodowym, czy na obrzeżach parku narodowego. Ale niedużo rzeczy można tutaj robić. Dojechałem do kawałku trasy MTB, takiej tej łatwiejszej, tej zielonej, która jest tutaj w mojej okolicy. Znacie tą trasę z jednego z moich filmów i z jazdy, gdzie tam Wojtek jeździł. No i tutaj jest też taki kawałek, fajny single traszek, który zaraz zobaczycie. Koniec. Jak już mówiłem, to jest trasa dla początkujących. Ale tak i tak się zna. Trochę się spociłem. Słuchajcie, no. Ja już prawie ku końcowi. Ja jestem gdzieś. Jestem gdzieś. Pojechałem w prawo, pojechałem w lewo. Odświeżam gravela, także wybieram raczej drogi. Drogi polne. No, przewróciło się. Stoi. Słuchajcie, no statyw dopiero idzie, żeby można było w terenie coś fajniejszego nagrywać. No, jestem tutaj przy drodze. Ja, samochody. Myślałem, że nie jest tak chrupliwa. Słuchajcie, no ja już będę kończył ten krótki odcinek. Chciałem się w sumie... No mnie to spędzi. Słuchajcie, będę już kończył ten odcinek, bo to już się robi 11. Później jeszcze trzeba kawałek dojechać i jak dojadę, no to kąpać się, zjeść i do pracy. No oczywiście. Dzisiaj jest wtorek, więc trzeba się już przygotować do normalnego funkcjonowania. Weekend się skończył, można było tam pobimbać. Na kolejny weekend się szykuje taki, jak już wam powiedziałem, bardzo aktywny. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, jak będziemy się z Asią czuć. Oczywiście Asia idzie tylko ze mną na spacer. Gravel to jest troszkę bardziej z nutką sportową, aczkolwiek ja nie zamierzam jechać na sportową, tylko chcę po prostu tam objechać ten teren i poznać nowe ciekawe drogi, ścieżki, ścieżynki, miejsca. No bo w takich właśnie, na takich wyprawach, takich wycieczkach
brakuje słowa, wyścigach. Chociaż ten wyścig, to jak już pisałem na Facebooku, proponując komuś jazdę wspólną, to jest opuchar, przechodni, jałówki sołtysa, więc tutaj się nic nie dostaje. Ogólnie się zbierają ludzie i jeździmy sobie w terenie. Jak dobrze pamiętam, mój wpis, zapis był 700 któryś, także nie wiem, który numer dostanę. To pewno już przyszło na maila, jeżeli jakiś numer w ogóle dostanę, bo ta impreza jest bardzo, bardzo lokalna i bardzo, bardzo, jak to powiedzieć, no zwykła, nie? Więc tu już nie będzie takich numerków jak w tych wcześniejszych wyścigach szosowych. I kolejny samochód. Dobra, ja się z wami żegnam. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to dziękuję i zapraszam do kolejnych wypraw i proszę tutaj subskrybować i lajkować za wszystkie reakcje. Dziękuję. Motor. Dziękuję za wszystko i zapraszam do kolejnych wypraw. Dara, trzymajcie się.